Kaja, wreszcie. Hej. Kaja mimo wątpliwości postanowiła spotkać się z Pawłem. Mężczyzna bardzo cieszy się na jej widok i liczy, że on i Kaja będą parą. Nie ma wobec niej złych zamiarów. Słuchaj, w ogóle Paweł, powiedz mi, co ty tutaj robisz? Uciekłeś z więzienia? No to ty zwariowałaś. Przepustkę dostałem na 2 dni. Jezus, przepustkę. Już się bałam, że nas policja będzie ścigać. Nikt nas nie będzie ścigać. To co? Gdzie idziemy? Przestań. Nigdzie z tobą nie idę. Mam jeszcze lekcje. Ale Kaja, olej lekcje. Mamy tylko 2 dni dla siebie. No chodź, przestań. Nie bądź taka. Daj buziaka. Daj spokój. Zostaw to. Krzysiek? Ej, grzecznie. Co ty tutaj robisz? Nie dotykaj mnie. Jak mam jej nie dotykać? Ej, to co by ci się wyrywało, jak się do niej dobierałeś, co? Hej! Słuchaj, frajerze, takich jak ty, to ja zjadam na śniadanie pod celą, tak? Tylko pod celą? Taką w więzieniu zadzajesz się z jakimś bandziorem? A wry chcesz? Krzysiek, lepiej, żebyś sobie już poszedł, a ty zostaw go i spotkamy się po lekcjach. Co ty w ogóle wyprawiasz? Dobrze, będę na ciebie czekał. O Jezu, myślałam, że Paweł zrobi coś Krzyśkowi. Ale na szczęście nic mu się nie stało. Mam nadzieję, że Krzysiek nikomu nie powie, że mam chłopaka w więzieniu. Krzysiek jest wściekły na Kaję, która woli spotykać się z kryminalistą, a nie z nim. Proszę cię, przecież nie chciałam, żeby to tak wszystko wyszło, tak? Nie chciałaś, to po co w ogóle spotykasz się z jakimś świrem? Nie z żadnym świrem, poza tym... Proszę cię, nie zachowuj się tak. To jest jedno wielkie nieporozumienie, powinieneś być ze mną. Ale wolę Pawła. Czekaj, Krzysiek! Mam do ciebie prośbę. Jaką znowu prośbę? Możesz nie mówić w szkole, że mój chłopak jest z więzienia. Nie chcę, żeby cała szkoła się o tym dowiedziała. Będą się ze mnie śmiać. Jasne. Okej? Oczywiście, że wszystkim powiem, że Kaja zadaje się z kryminalistą. Wrzucę to na Face'a i w ogóle wszędzie, gdzie się da. Jak woli tego psychola ode mnie, to musi ponieść konsekwencje.